Maćku, wspaniała okoliczność. Tak, no wielokrotnie spotykamy przypadkowo, czy to spacerując Piątą Aleją w Nowym Jorku, czy po prostu na Polach Elizejskich w Paryżu, przypadkowo spotykamy obcokrajowców, którzy wyrażają żal, że nie mogą akurat wpaść na koncert do Polski. Stąd też taki pomysł, żeby dotrzeć do nich po prostu. No jesteśmy w świecie globalnym, internet łączy wszystkich ludzi. W związku z tym taki pomysł, żeby wyjść właśnie do tych, którzy no nie mogą i każdorazowo, gdy gramy koncert, płaczą po prostu w domu z żalu, że nie mogą być. Pozdrawiamy wszystkich w Chicago, wiemy, że jest wcześnie rano, fajnie, że wstaliście, wiemy, że całe rodziny umawiały się w internecie, żeby się spotkać, żeby zasiąść przy wspólnym stole. Nawet nie w domu, z tego co wiem, to sale gimnastyczne były wynajmowane, żeby wszystkich pomieścić. W Polskim Centrum imienia Marii Curie Skłodowskiej. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Już właśnie tłumaczymy. Drodzy Państwo, my zawsze, kiedy gramy na żywo, staramy się w takim demokratycznym odruchu, żeby Państwo na 3-4 jakoś podawali numery swoich ulubionych utworów, nazwy, tytuły swoich ulubionych utworów, które chcielibyście wysłuchać. Tutaj sprawa jest troszkę ułatwiona, choć skomplikowana, jak to bywa. Jak to w życiu. Z internetem. Prosimy Państwa o kontakt z nami przez to wspaniałe medium, no i propozycje utworów, których chcieliby Państwo wysłuchać. Na pewno czegoś dawno nie słyszeliście, coś jest bliskie Waszemu sercu. Słuchamy, czekamy, można się z nami połączyć przez Google Hangout, słuchawkę, Google Hangout. Zapraszamy wszystkich, którzy stoją na korytarzu, żeby zasiedli. Tak, zapraszamy do środka, odwagi. Tak, proszę więcej odwagi, śmiałości. Tutaj, bo tutaj mamy dosyć dużą salę, ale mimo wszystko na tysiące ludzi, którzy w sensie kłębią się przed budynkiem, na szczęście też mają ekran, mają głośnik na zewnątrz. No a tym tak, wielkim no, głośnikiem... Znajdujemy się też w auditorium Maćkum, chyba mogę powiedzieć. Sali. No jestem wzruszony, że powstała sala mojego imienia. Tak. Nazwana imieniem Maćka, jest nam bardzo miło naprawdę, że taki fajny gest ze strony szkoły. No. Jest też takie popiersie Krzyśka tam wystawione, właśnie tam. W tej pozie, takie popiersie zasłaniające piersi, właściwie od łokci w górę. Właśnie tak. Bardzo przyjemnie, bardzo dziękujemy. No, to, drodzy Państwo, czekamy na połączenie. Może jak Państwo czekacie, to może pierwszy temat. Tak, ponieważ no i mamy też publiczność na żywo. Prawda, co jest ja korzystając z tego, że mam mikrofon w ręku, to rzucę pierwszy temat. Tak, no my byśmy poprosili, żeby Pan... W skupieniu naprawdę zastanawiam się, który z utworów, nie wiem, coś zmienił może, coś w życiu, gdzieś jakaś pierwsza randka, przełomowego. Który z tych utworów? Prosimy o tytuł. Albo po prostu odkrycie wielkiej muzyki. Ten wasz najbardziej znany, ten, który zazwyczaj cieszy się największą popularnością. No takich są setki. Są ich nawet tysiące, ale każdy ma w sercu swój. Warsztat Nowych Mediów. Warsztat Nowych Mediów. No tak, rzeczywiście. To jest ciekawe. No utwór skomponowany tutaj dla szkoły właśnie, na otwarcie tego budynku. Śpiewaliśmy go do kamienia węgielnego wmurowywanego. Ciekawe, kamień rezonował, oddawał. Tak. Dźwięki odbijały się od niego i z jakąś taką aurą nowości szły na całą Łódź. Mamy nadzieję, że to wibruje tutaj w dzienniku łódzkim. Następnego dnia pisano, że ludzie słyszeli coś jakby anielskie głosy daleko coś jakby jeszcze metro na Dąbrowie. Tak? Zdawali sobie sprawę, że nie, bo jesteśmy w Łodzi, tu nie ma metra i tak dalej. No. Fajnie. Warsztat Nowych Mediów. Fajnie, bo mamy z nami dzisiaj Bogdana, który komponował razem z nami ten kawałek, bo był taki moment, że myśmy się gdzieś rozszaleli, zaczęliśmy tworzyć jakieś bardzo skomplikowane tam harmonie, kwadrony. Mm. Są takie fachowe terminy, nie chcemy Państwa zanudzać. Mm-hmm. I Bóg na którymś się poszedł i po prostu to uprościł. Sprowadził to do takiej melodii, za to jesteśmy mu wdzięczni, za ten jego wkład. No właśnie. I zagrał tak pięknie. Skoro to kompozycja Bogdana, to może niech Bogdan zagra. Jeśli jeszcze Bogdan, pamiętasz Warsztat Nowych Mediów, jak leciał? Pamięta. Ktoś by zapomniał. Dobrze, drodzy Państwo, no to w takim razie Warsztat Nowych Mediów przed nami. Napisałem do Ciebie list. Nie doszedł. Napisałem dla Ciebie wiersz, nie zrozumiałaś, nie,
to nie czasy na poezję, nie. Kupiłem ci więc laptop i kupiłem ci tablet i aplikację do komunikacji ci zainstalowałem. Medialnej, same nowe gadżety, wtyczki w każdym rogu, bo już nie rozumiesz analogu. Warsztat nowych uczuć. Powiedz, co z tego tabletu płynie do twoich uszu, do twojego mózgu, a co do serca. Wiem, że w nowe media się wkręcasz, więc muszę szukać wciąż nowych środków, by zobaczyć, co masz w środku, kotku. Nowe media, ty i ja. Nowe media. Nowe media i moja łza. Ty zobaczyłem, że czatujesz z innym typem i zwróć uwagę, że łza jest cyfrowa. Właśnie tak. Z mojego oka płynie ciecz zero-jedynkowa. To nie łzy, nie. To cyfry, to bity w cyfrowym świecie. Bitami płaczecie. Yeah. Nowe media, media nowe, opanowały twoje serce i głowę. Już nie kochasz mnie i nie chcesz czatować. Jesteś jakaś całkiem inna, całkiem nowa. Już nie kochasz mnie, ewentualnie lajkujesz. Powiedz mi. Już nie wzbogacasz mnie, tylko uploadujesz. Czy ty coś jeszcze czujesz? We'll be right back.